Witam Państwa, nocny taksówka z Londynu się kłania. W tą niedzielny wieczór. Update czasowy 23.52. Tam w szczycie ulicy widać Shoreditch High Street. Jako, że jest niedziela, to jest pusto i cicho. Normalnie, w sobotę wieczorem tutaj był korek taki, że nie można było ruszyć samochodem ani w jedną, ani w drugą stronę. Temat, jaki dla Państwa dzisiaj przygotowałem, to Kevin Spacey i molestowania. Wszyscy chyba pamiętamy, że Kevin Spacey został skazany na śmierć cywilną kilka tygodni temu. I jakby dla przypomnienia faktu, no został po prostu oskarżony o molestowanie seksualne jakiegoś nastolatka ileś tam lat temu, naście. I od tej pory jest no, persona non grata. Jako komentarz do tego chcę dorzucić swoją informację, że pewnie mało kto wie z Państwa albo zdaje sobie sprawę, być może tak jest, że Kevin Spacey tutaj w Londynie jest reżyserem, reżyseruje i jakby patronuje działalności artystycznej teatru The Cut. Tak się nazywa ten teatr, The Cut. To nie chodzi o kota, tylko chodzi o cięcie jakby, nie? Takie jest tłumaczenie. I ja o tyle mam związki z teatrem, że zdarzało mi się wozić ludzi z tego miejsca, pracowników, czy tam aktorów też, czy pracowników administracji. I muszę powiedzieć, że miałem z nimi bardzo pozytywne doświadczenia. Oni naprawdę mieli bardzo fajny stosunek do świata. Byli zadowoleni, byli szczęśliwi i mieli taką bardzo pozytywną energię w sobie. Dlatego z jeszcze większym zdziwieniem powitałem informację, że w piątek to się zdarzyło. Było podane w radio tutaj, że 21 czy 29, nie pamiętam, pracowników The Cut podpisało list, gdzie skarży się na molestowanie seksualne przez Kevina Spacey. No właśnie. Sądzę, że ta informacja akurat do Polski nie dotarła. Mój komentarz do tego jest taki. No dla mnie to wygląda jako nagonkę na człowieka i no jest mi przykro z tego powodu, bo Kevin Spacey jest jednym z bohaterów mojego życia filmowego. American Beauty, to jest najlepszy film w historii, moim zdaniem. I tak dalej. I wygląda mi to na naprawdę jakąś nagonkę na tego człowieka z jakiegoś dziwnego powodu. A jakby na dokładkę chcę Państwu powiedzieć, że firma, w której pracuję, wysłała mi niedawno e-mail o tym, że jeżeli dotkniesz swojego pasażera, to możesz zostać oskarżony o molestowanie albo o napaść, prawda? No i tutaj mi ręce i witki opadły, że tak powiem, no bo to świadczy o jakby atmosferze, jaka panuje w świecie anglosaskim. No, no Boże drogi, no przecież będąc w samochodzie, okej. To zależy wszystko od kontekstu tego dotykania. Można kogoś poklepać przyjaźnie po ramieniu albo podać mu rękę i tak dalej. A tutaj wychodzą takie kwiatki. No, no jest to smutne. Jest to po prostu smutne, że tak się właśnie dzieje. Z mojego punktu widzenia jest to smutne i nieprzyjemne generalnie. Ja bym się chciał zapytać tych ludzi, którzy wymyślili taki e-mail, czy jeżeli pasażer dotknie mnie, a ja mu potem dam nieprzyjaźnie, nie? Albo mnie szturchnie jakoś, a ja mu potem dam z liścia w odpowiedzi, to czy to będzie uzasadnione? Oczywiście sobie żartuję. Oczywiście sobie żartuję, bo nikomu nie będę dawał z liścia za to, że ktoś mnie jakoś tam szturchnął, czy coś w tym rodzaju, ale no, no rozumiecie, o co chodzi, nie? Jest to wow. Kurczę. No jest to smutne. W tym samym
dniu chyba, w piątek, jeszcze kontynuując skrót wiadomości radiowych, chyba w piątek albo w sobotę, albo może nawet w tych samych wiadomościach była informacja, chyba w tych samych wiadomościach była informacja o tym, że Sylvester Stallone został też pomówiony przez kogoś o molestowanie seksualne. Ale tutaj akurat jest trochę inna historia, bo Sylvester Stallone, o ile pamiętam, sięga pamięcią, to on co jakiś czas jest pomawiany o tego typu sprawy. On to skomentował tym razem, że to jest absolutnie absurdalne i nie będzie się do tego odnosił. Taka była jego odpowiedź na te zarzuty. Natomiast Kevin Spacey, myślę, że to był jakby odprysk tej afery z Kevinem Spacey. Natomiast tutaj na Kevina rzeczywiście ktoś chyba zarzucił haczyk i jest to bardziej zorganizowana akcja, nie? Także tak to wygląda. Pozdrawiam serdecznie. Nocy taksówka z Londynu się kłania. Wszystkiego dobrego Państwu. Dziękuję.